No hej, witajcie na kanale AV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się motoryzacją elektromobilną w swojej pierwotnej postaci. Czy w ogóle jeszcze warto takie samochody kupować i czy je użytkować? I przy okazji taki mikrotest, prawie że zimowy, Mitsubishi iMiV. W zasadzie już chyba 13-letniego. Także oglądajcie. Jakiś czas temu kupiliśmy do projektu Fenix rozbite Mitsubishi iMiV. Wcześniej ze łzami w oczach się pozbyłem Peugeota Ayona, myśląc, że już nigdy nie wrócę do takiej motoryzacji, ale został z nami ten Mitsubishi iMiV i ostatecznie odkupiliśmy go z firmy i przekazaliśmy go naszemu starszemu synowi. Natomiast czasami po prostu sami chcemy wsiąść i przekonać się, jak ta motoryzacja działa, jednocześnie poczuć pewien sentyment. Ty czasami. Ja używam go bardzo często, bo bardzo lubię ten samochód. Uwielbiam nim jeździć na zakupy, bo mogę znaleźć miejsce wszędzie do zaparkowania. Okej, no tak. Na takie krótkie dystanse to jest na pewno super. Natomiast dzisiaj robimy taki mini test, czyli jedziemy od nas do poza nawet centrum Warszawy, czyli to jest prawie 20 km w jedną stronę, a zasięgu nam pokazuje 65 km, mimo iż wyłączyliśmy, jak widzicie, wszystko. Łącznie z nawiewem, bo niestety jak jest nawiew, no to byście słyszeli na ten nawiew zamiast nas w GoPro, bo nagrywamy z GoPro. Więc postanowiliśmy, że na razie tego nie będziemy używać. Więc jesteśmy w ubraniach takich, bo włączyliśmy tryb oszczędzania. Oczywiście zachowujemy się trochę bezsensownie, bo najprawdopodobniej nawet gdybyśmy włączyli ogrzewanie, to byśmy dwie strony dali radę. No ale chcemy troszeczkę oddać jakby... Właśnie, musimy używać zewnętrznej nawigacji, bo nie mamy nawigacji. Te samochody w ogóle oryginalnie nie były wyposażone w nawigację. Tutaj było zwykłe radio. Właśnie nie pamiętam, czy z czytnikiem płytek? Chyba tak. Nie mam tego radia. W ogóle tutaj tego radia nie ma. W Peugeocie to radio mieliśmy akurat. Natomiast w Mitsubishi iMiV jest o tyle... Skręć w lewo. Skręcisz w lewo? Tak. W Mitsubishi iMiV z kolei mamy bardzo fajną konsolę i ona pozwala nam zamontować, jak sobie tutaj wszystko to przekonstruujemy, radio dwudinowe. Ja tego w ogóle nie robię z tego względu, że to jest auto mojego syna, niech on sobie o to dba, on już sam sobie tam coś robił, lampę wymieniał, jakieś takie rzeczy, także fajnie. Ja też miałem taki pierwszy samochód, na którym się uczyłem w ogóle naprawiania takiej samodzielności, motoryzacji w ogóle technicznej, to był mały Fiat. No to jest zupełnie inna historia. Na osobny... Rozmiarowo podobnie. Rozmiarowo, nie no, to nie jest... Chociaż ma drzwi, bo małe Fiaty nie miały drzwi. Nie miały drzwi z tyłu, nie no, bez przesady. Nie porównuj, w ogóle mały Fiat to jest tragedia. Co możemy takiego mądrego powiedzieć? Oprócz tego, że myśmy już testowali ten samochód, robiliśmy dla Was taki test takiego samochodu, natomiast wtedy, jak żeśmy go robili, to było chyba 2 lata temu, no to akurat było chyba ciepło i było lato. Albo przynajmniej wiosna, z tego co pamiętam. Teraz mamy około 5 stopni na zewnątrz, późna jesień, listopad, więc te bateryjki, no to wiadomo, jakby ten zasięg jest zupełnie inny. Patrycja ma tendencję do wydłużania zasięgu, więc w jedną stronę pojedzie Patrycja. Zakładam, że jak dojedziemy trybem jazdy takim, jaki jeździ Patrycja, to prawdopodobnie skończymy gdzieś na jakieś 55, a ja będę jechał dalej, też sobie to zobaczymy. Zresztą wiecie co? Zrobimy tak, że ja po prostu też nagram Wam, jak to wygląda w tym momencie. No zobaczcie. Ruszyliśmy, jakieś 2 km przejechane, z 65 zrobiły się 64, no i sobie jedziemy. Tutaj trzeba dodać też, że ta bateria jest zimna, bo ten samochód nie stał podłączony, on stał bardzo długo, niejeżdżony z kilka tygodni, więc... No tak po prostu, wiecie. Wiecie, rozumiecie. Ja ten samochód bardzo lubię. Ja mam sentyment w ogóle do Peugeota Ayona. Zresztą pewnie ci, którzy śledzą kanał, to wiedzą, że ja jestem ultra sentymentalnie nastawiony do tego samochodu, bo to jest samochód, który w ogóle mnie wprowadził w elektromobilność i wprowadził mnie w bardzo jakby powiedzieć, przyjazny sposób. Ja kupiłem pierwszego Peugeota Ayona za chyba niebagatelną kwotę, bodajże 23 tysięcy złotych w 2017 albo 2018 roku. Spędził ze mną mnóstwo czasu. On najpierw był moim prywatnym samochodem, później chyba ty go trochę używałaś, później trafił do firmy jako taki samochód na dojazdy dla klientów, później to ja już nie pamiętam, co on tak naprawdę robił, chyba tak stał trochę, był zaniedbany i dlatego postanowiliśmy go sprzedać, bo praktycznie stał się dla nas bezużyteczny, a ten samochód pojawił się zupełnie tak znikąd. Jeżeli chodzi o ten samochód, to ja go kupiłem na aukcji w Niemczech. Liczyłem na to, że bateria będzie w lepszym stanie, bo on to jest rocznik 2012. Jest to Mitsubishi iMiV, więc Mitsubishi iMiV ma w teorii 2 kWh większą baterię, czyli to już powinno gwarantować większy zasięg. No i samochód miał bardzo mały przebieg, on teraz ma tam, nie wiem, chyba niecałe 20 tysięcy, natomiast jak go kupowaliśmy, to miał chyba 11 tysięcy kilometrów przebiegu.
Więc miałem taką nadzieję, że ta bateria będzie miała po prostu duży zasięg, bo te samochody, jak były nowe, one potrafiły nawet i 130 km przejechać. Mówię o iMiewach. Natomiast okazało się, że poziom degradacji był bardzo wysoki. Ta bateria ma chyba bodajże w tej chwili poziom w okolicach 60%, więc tutaj jesteśmy w stanie przy dobrym wietrze przejechać 100 km. Przy bardzo dobrym wietrze, oczywiście musi być lato i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili samochód służy nam w zasadzie na takie bliskie dojazdy. No i co? I teraz jedziemy tak naprawdę do Warszawy. Ja już Wam nie będę teraz, nie będę Wam relacjonował samej trasy, bo to jest bez sensu. Zobaczymy, ile będzie kilometrów, jak dojedziemy. Zobaczymy, ile będzie kilometrów, jak ja dojadę jeszcze pod dom i parę słów na temat tego samochodu powiemy. Ogólnie, jeszcze przechodząc do tego, co Was pewnie interesuje, czy warto takie samochody kupować, no to jest bardzo osobnicza odpowiedź na takie pytanie. Znowu powtórzę, jak zawsze, to zależy. Zależy, do czego szukacie samochodu. Na pewno to nie jest samochód na trasę. Na trasę. Być może już nawet teraz, patrząc na zimowy okres, mógłby to być samochód, który byłby trudny do takiego ciągłego poruszania się po mieście. Czyli jeżeli musielibyście jechać do pracy, z pracy po kogoś do szkoły i tak dalej, w zimie, no, dałby radę? Myślę, że dałby radę, natomiast na taksówce nie mógłby. Na taksówce to już na pewno nie, no ale na taksówce to chyba tylko Tesla w tej chwili widziałem i jakiś tam BYD. Jak jest ciepło, no to on potrafił mi nawet 100 km zrobić. Ciepło tak, no ale mówimy też o warunkach zimowych, no samochód musi przez cały rok jeździć. Nie będziemy go na zimę do garażu wkładać. I on stoi też pod chmurką, także to jest taki przypadek jakby samochodu steranego po prostu, który nikt tu o nic nie dba. Ekstremalnie, tak. On jest użytkowany w zasadzie ekstremalnie. Jak się jeździ wolno, jak się jeździ ekonomicznie, tak jak jeździ Patrycja, pani prezes, to on się odwdzięcza wydłużającym się zasięgiem. Tak. Bardzo. No bo on ma ten komputer, dosyć szybko przelicza te swoje estymacje, więc on nam pokazuje i to tak trochę też jakby zachęca nas do takiej ekonomicznej jazdy, bo on to sobie tak fajnie szybko przelicza i to widać, jak te kilometry nam albo nie ubywają, albo wręcz przybywają. Szczególnie jak jest ciepło, albo jedziemy z góry. Samochód jest wygodny, to już też odsyłam Was do naszego testu, który robiliśmy wcześniej tego samochodziku. Jest, jak na swoje gabaryty jest wygodny, jest przyjemny i zabawny. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek multimedia czy tego typu gadżety, no to zapomnijcie. Jedyna fajna rzecz jest taka, że jeżeli macie podłączone radio, to te głośniki, które tutaj są bardzo dobrej jakości i nagłośnienie jak na taki mały samochód jest niezłe. No i do tego radia można wtedy kamerę wsteczną. Tak, no my mieliśmy w Peugeotie, nie mieliśmy kamerę wsteczną, mieliśmy zamontowane ultrasoniki, czyli te czujniki parkowania. To można sobie tak jak w każdym samochodzie zrobić. Samochód też ma taką bardzo super zaletę w użytkowaniu codziennym i domowym, że on po prostu bardzo szybko się ładuje. Czyli mamy... A, muszę nawigację też tutaj wstrzymać. Lekko w prawo, Patrycja. 8,5 km, dobra. On się bardzo szybko ładuje, czyli on się ładuje pod domem, jeżeli macie w miarę sensowną ładowarkę w okolicach 3,5 kW. Wziąwszy pod uwagę, że nam tej baterii tutaj zostało maksymalnie 10 kWh, no to mamy 3 godziny ładowania. Jesteście w stanie w 3 godziny samochód naładować, tak że on znowu jest w 100% naładowany. I to jest jego bardzo duża zaleta. Dodatkowo ten samochód ma ciągle jeszcze, aczkolwiek to złącze już jest coraz mniej popularne, ale ma złącze HDMA. Te złącza HDMA są coraz, jest ich ciągle jeszcze sporo i one są coraz rzadziej używane, bo tych samochodów ze złączem HDMA po prostu jest coraz mniej. Więc można sobie czasami dobić bardzo szybko, to jest dosłownie kwestia minut, samochód do dalszej jazdy na mieście. Bez kolejki, bo do HDMA nikt w kolejce się nie ustawia. Albo przynajmniej na pewno za chwilę nikt ustawiać się nie będzie. Więc to jest kolejna jego zaleta. Jako takiego małego samochodu pamiętajmy o tym. Dodatkowo jego bardzo dużą zaletą jest to, że ten samochód jest cholernie wytrzymały. Ta bryła, ta technika, która tu jest dostosowana, konstrukcja, która jest użyta do tego samochodu, jest cholernie kosztowna. Ten samochód jako nowy kosztował 150 tysięcy złotych. I jego wytrzymałość wypadkowa jest po prostu niesamowita. My naprawialiśmy właśnie przednią część konstrukcyjną związaną z odpornością zderzeniową. Tam jest użyta niesamowicie wytrzymała stal sprężynowa. My nie mogliśmy za żadne Chiny tego wygiąć. Musieliśmy ostatecznie to przeciąć i zespawać. Także ta naprawa w ogóle nie jest zrobiona poprawnie. Poziom bezpieczeństwa spadł. Natomiast wytrzymałość tego samochodu jest po prostu zaskakująca. Zresztą odsyłam Was też do testów Euro NCAP. Ten samochód zdobył bardzo, bardzo wysoką notę. Jezus, Patrycja, nie tak szybko. Zagłuszasz to, co mówimy. Nie wydaje mi się, tak głośno mówisz. Zobacz, aż pokażę. Muszę pokazać, Patrycja, no sobie.
teraz to nie zdalnie. Zobacz, co tu się dzieje. I ciągle 63 km, tak dobrze widzę? Tak. 63. Także to, co mówiłem, czyli zasięg się przy oszczędnej jeździe zwiększa. Może ty, Patrycja, coś o takich walorach użytkowych, bo ty częściej używasz tego samochodu. No, ja go często używam, ja go bardzo lubię, bo on jest mega praktyczny i wygodny. Po pierwsze, to, co uwielbiam, to się siedzi w nim wysoko. No, jest tak wygodnie. Tak. Nie jest mało miejsca, słuchajcie. On jest to prawda czteroosobowy, ale no, na krótkie dojazdy czy dojazdy do pracy to jest idealne. Ma mały bagażnik, ale zakupy się tam mieszczą. A jak się nie mieszczą w bagażniku, to można zawsze do tyłu włożyć na siedzenia. Na tym siedzenia można złożyć też. Tak. Więc ja bardzo, bardzo lubię ten samochód. No, a przede wszystkim można nim zaparkować naprawdę wszędzie. No i ma świetny promień skrętu, to jeszcze jest dodatkowa taka jego zaleta. Bo on ma napęd na tył, więc zakres skrętu nie został w żaden sposób ograniczony, więc naprawdę on praktycznie w miejscu zakręca. Tak, i dlatego ten samochód, na przykład ja uważam, że do dojazdu do szkoły w centrum Warszawy, gdzie jest mało miejsca do parkowania, no to jest rewelacyjny. Tak, pełna zgoda. Ja to przy okazji nawigację obsługuję. Także jest to taki sprytny miejski samochód. Chyba jerozolimski musimy jechać, bo widzę korek, także... Jest to bardzo sprytny miejski wozik. No, na miasto idealne. Na miasto, jak tak. Ktoś może jechać do pracy, na przykład w pracy sobie go podładować, to rewelacja. Pytanie, znaczy tu jeszcze taki wiele osób, które wcześniej miały do czynienia z naszym Peugeotem Ayonem, one miały taką tezę, że ten samochód jest brzydki. No dobrze, no jest brzydki? Rzeczywiście, no wiesz co, mi się podoba, dlatego się pytam. Okej, okay, dobra. Czy jest brzydki? No nie jest takie, żebym się wstydziła nim jeździć. Nie wiem, czy takie samochody są. Multipla, o, to jest samochód, który... No, teraz Multipla to jest rarytas. Wiesz, o którym mi chodzi, ten z tym... Tak, wiem o tym. Chociaż nie wiem, no, pewnie bym nie zwracała na to uwagi. On mi się na początku kojarzył z Matizem. Tak. Ale czy on jest taki brzydki? Wiesz co, no tak jeżdżę nim i nie zwracam na to uwagi. Ma przede wszystkim tyle tych praktycznych cech, że ten jego wygląd to... Chociażby te tutaj na kubki, nie? Ach, no to jest rewelacja. I mogę telefon tu położyć i kubek, tak. A samochód jest, jeżeli chodzi o taki wewnętrzny wystrój, no to raczej bym powiedział, że on siedzi w latach 90. nie? Wnętrze w ogóle nie widuję. Jeżeli już to myślałem, że czy chodzi o zewnątrz, tak? Czy jest brzydki, bo w środku to... Nie, tak przeskoczyłem po prostu na wnętrze, bo na zewnątrz co więcej można powiedzieć. No to jest wnętrze w środku jest akceptowalne, gdyż ponieważ niektóre samochody nowoczesne wyglądają o wiele gorzej, więc ja mam ci powiedzieć. Tak. Jeżeli chodzi o to, jak w tej chwili wygląda zasięg, no to mamy już 64, czyli przybyło kilometr, wyobrażacie sobie, a startowaliśmy z 65, jesteśmy już na Alejach Jerozolimskich, czyli zrobiliśmy tak na oko, ile nam zostało? Zostało nam 6, czyli zrobiliśmy już prawie 12 km. Więc tak to wygląda, tylko mamy wyłączone ogrzewanie, no siedzimy w kurtkach, wiecie. No nie jest zimno, nie przesadzaj. Jest ci zimno? Nie, no nie jest, bo w kurtce siedzę, dlatego nie jest mi zimno. No dobrze, to ja się przyznaję do tego, że ja zawsze jeżdżę w kurtce. No do pracy to mi się nie opłaca zdjąć kurtki i wsiadać do samochodu. Zwłaszcza, że ja na przykład swojego nigdy nie zdążę podgrzać, bo ciągle zapominam i tak dalej, więc ja wsiadam do tego samochodu i tak. I siadam na zimnym fotelu i żyję. I w kurtce jeszcze. No, jest jeszcze jedna, może tak teraz trochę zmienimy ten wątek. Jeszcze jedna taka ultra pozytywna cecha tych samochodów. One są po prostu cholernie tanie. Psują się też raczej rzadko. Powiem wam, wada dosyć częsta, szczególnie w iMiewach, była taka, że faktycznie onboard charger potrafił się zepsuć. Natomiast to jest naprawialne jak najbardziej. Bateria się oczywiście degraduje, no ale ten samochód nie ma czegoś takiego, że przy jakimś tam thresholdzie ta bateria przestanie działać. Po prostu będzie jeździł i jeździł i jeździł, będzie mu ten zasięg spadał. Samochody, one już tak chodzą mi po 10 tysięcy złotych. Czyli to jest moim zdaniem fajny początkowy samochód elektryczny tak na miasto. Owszem, porównując go do samochodów spalinowych o odpowiednim gabarycie i odpowiednim roczniku, no to on jest trochę drogawy. No ale z drugiej strony oszczędność jest niesamowita, bo przy okazji on jest bardzo oszczędny. No bo tak, my tutaj robimy te powiedzmy 100 km z tych 9 do 10 kWh. No nie ma tak oszczędnych samochodów elektrycznych. Ostatnio jechaliśmy Tesla Model 3 Highland Standard Range w Australii, gdzie było cały czas 20 parę stopni, a nawet 30, gdzie było płasko, gdzie były ograniczenia do 110 i udało nam się zejść do 12,5, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, kWh na 100 km. To tutaj jest na pewno mniej. A można i jeszcze lepiej, jak się człowiek uprze i będzie jeździł w jakimś tam rygorze i na przykład nie będzie włączał klimatyzacji, nie będzie włączał ogrzewania, tak jak my teraz. No, ale ta klimatyzacja, ona nie zużywa aż tak dużo.
Nie? No ale ogrzewanie zużywa, z tego co zauważyłem. Bo on ma taki głupi system, że ten samochód ma, jeżeli chodzi o ogrzewanie, w ogóle trochę zbombiały system, bo on podgrzewa płyn, który przechodzi przez taką nagrzewnicę, użebrowanie, i dopiero przez to jest puszczane powietrze. Jest to system niebezpośredni, nie ma tutaj pitis heatera, ani pompy ciepła, więc to jest taki system trochę niepotrzebny. I moim zdaniem on konsumuje dużo energii. No wystarczy, że włączymy, zobacz. Włączę teraz. Ale ty w ogóle włączyłeś nawiew, żeby nie było. Dobra, za włączę delikatnie nawiew, włączę ogrzewanie. Zobacz. Zrobiło się, też wam nagram od razu. Zrobiło się z 64, 48. No i teraz cofnij, widzicie? O, Patrycja wyłączyła ogrzewanie. Także to jest spora różnica, no bo to by oznaczało, że samochód traci około 30% no, zasięgu. Zakładając, że ma jeszcze tam, powiedzmy, w zbiorniku 6 kWh, no to 2 kWh. On przewiduje, że na to ogrzewanie straci. Do wyzerowania, także to nie jest nic, to jest mocna grzałka po prostu. Dobrze, dojechaliśmy do miejsca docelowego, przejechaliśmy 20 km, przypominam, że wam, że mieliśmy na starcie 64, a mamy 61. Mieliśmy chyba 65 na starcie. Na samym starcie, ale później zmarnowaliśmy 1 km, bo staliśmy i się samochód po prostu bez sensu, no wiesz. Bez sensu stał. No dobrze, czyli dobrze przejechaliśmy, a zeszły z tych kresek zeszły z 3 albo 4. No dobra, to teraz ja będę wracał, a teraz idziemy coś zjeść. Teraz ja siadam za kierownicą, mamy 61 km zasięgu dostępnego. No i jedziemy. No dobrze, takie jest podsumowanie tego całego naszego wyjazdu. Czyli z 64 wróciliśmy na 44. Ja zużyłem teraz dużo więcej energii niż pani prezes. Pani prezes zużyła tylko 3 kreski, ja widzicie, doprowadziłem już do połowy. Także jest szansa, że w taką zimę bez ogrzewania ten samochód by te 80 km przy oszczędnej jeździe zrobił. Dziękuję wam za oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo bez waszych subskrypcji nie mamy motywacji do tego, żeby się dalej rozwijać.